Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 20 października, 20.27 minęła. Jesteśmy na żywo. Państwo pozwolą, że przedstawię. Tak wygląda najnowszy tygodnik Gazeta Polska. No, ukłoń się grzecznie, prawda? Jaki miły. Tak po okładce to już Państwo się mogli zorientować, że w tym numerze to najważniejszy będzie wywiad z tym panem. Taki znany polityk, od którego wszystko zależy. Ale nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim znajdą Państwo rozmowę w najnowszym tygodniku. Jest również przepytywana Anna Fotyga w tym numerze. I Anna Fotyga mówi... No właśnie, gdzieś mi się tu schowała. Boją się naszego przywództwa w Europie Środkowej. Moim zdaniem chodzi głównie o grillowanie Polski. Niektóre siły chcą, aby Polska skupiła się na obronie własnych pozycji i nie mogła stać się równorzędnym partnerem w dyskusji o innych istotnych sprawach. Chodzi o to, by Polska nie była wiodącą siłą we wschodniej części Unii Europejskiej, żeby nasz głos nie był istotny. Cóż, my z pewnością się nie poddamy i sądzę, że nacisk kiedyś się skończy, tak mówi Anna Fotyga. Poza tym jeszcze znajdą Państwo w tym numerze odpowiedź na pytanie, kim jest pułkownik od ukrywanych teczek, były funkcjonariusz służb PRL-u, który nielegalnie przetrzymywał ponad 100 dokumentów SB, a także, jak ustaliła Gazeta Polska, różne materiały Urzędu Ochrony Państwa. O tym pisze Dorota Kania i Grzegorz Wierzchołowski, mówiąc takim językiem sportowym, ten zgrany tandem napisał również o panu prokuratorze Parulskim. O 21.30 dzisiaj w końcu systemu w programie Doroty Kani też będzie o tym panu. Gigantyczne pieniądze prokuratora od Smoleńska. Ponad 300 tysięcy złotych otrzymał w 2013 roku generał Krzysztof Parulski, odchodząc ze służby wojskowej. Decyzję o ich przyznaniu podjął ówczesny minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, tak ustaliła Gazeta Polska. Gigantyczna odprawa wynikała między innymi ze służby Parulskiego w okresie PRL-u, gdzie prowadził polityczne śledztwa wobec opozycji. Więcej w artykule. Piotr Lisiewicz pisze... Może ja tylko sam tytuł, dobrze? Kretyni zniszczyli wam wakacje. Tajemnicze powiązania antyrządowego eksperta. Ten ekspert gościł nie tak dawno na antenie telewizji Republika. Dokładniej wczoraj. Tuż przed naszym spotkaniem. I właśnie o nim pisze Piotr Lisiewicz. Co poza tym? Poza tym o lekarzach bohaterach i lekarzach dezerterach. Jest o tym, jak Roman Giertych zbił fortunę, to ustalił Piotr Nisztor. No i jest ta rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, to już wszyscy o tym trąbili. Ja inny cytat, jeżeli można, nie ten najczęściej przytaczany w związku z reklamą i promocją tego ważnego wywiadu, tej ważnej rozmowy. Polska nie będzie kolonią, mówi Jarosław Kaczyński, ale troszkę inny cytat niż ten najczęściej dzisiaj przytaczany chcę Państwu przedstawić. Krytycy Piątki mówią, że PiS skręca w lewo, podlizuje się wielkomiejskim wyborcom i działa na rzecz propagowanej przez lewackich ideologów antropologizacji zwierząt. I co mówi Jarosław Kaczyński? Zęby bolą, gdy się słucha tych niedorzeczności. To jest po prostu chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem, bardzo ludzki i chrześcijański odruch, tym bardziej, że w kwestii choćby uboju rytualnego dochodziło do nadużyć i stosowano go nie dlatego, iż klient tego wymagał, lecz dlatego, że jest on tańszy w realizacji. A na takie praktyki, powodowane jedynie chęcią zysku i będące oszustwem, zgody nie będzie. I jeszcze, proszę Państwa, krótki fragment ze wstępniaka naczelnego. Tomek Sakiewicz napisał tak. To, że nie chcemy się poddawać ograniczeniom po wielu miesiącach epidemii, jest zrozumiałe. Problem w tym, że w imię dobra naszego i naszych bliskich musimy.
rząd nie jest w stanie tak mocno zablokować ruchu ludzi jak na wiosnę, bo gospodarka tego już nie przeżyje. Ale żeby do tego nie doszło, sami musimy zacząć uważać. Nie wierzmy politykom, którzy grają naszym bezpieczeństwem. Wśród nich naprawdę są ludzie o psychopatycznych skłonnościach. Przypadek Łobuza, który po to, żeby zarobić na negującej epidemię książce, wyśle setki ludzi na cmentarz, nie jest wyjątkowy. Pewnie po zgarnięciu kolejnych tantiem uroczyście pojawi się w kościele jako wzorowy katolik. Piętnujmy takich drani, zanim rozbiją jakąkolwiek społeczną dyscyplinę. I kończy Tomek tak. Uważajmy na siebie i na swoich bliskich i przy tym wszystkim zachowajmy odrobinę życzliwości i humoru. To nam zawsze pozwalało przeżyć trudne chwile. Polecam Państwu ten najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. Od jutra będzie na Państwa czekał w kioskach. Od pewnej rozmowy dzisiaj zaczniemy. Od rozmowy, jaką przeprowadził pan redaktor Wojciech Mann z panem redaktorem Tomaszem Lisem. Podczas tej rozmowy z Tomaszem Lisem Wojciech Mann komentował decyzję rządu, dyskutował o współczesnych elitach. No i odpowiadał na pytania pana redaktora Lisa, czy obecna władza dokonuje, cytuję, pewnej zemsty na narodzie. Co mówi Wojciech Mann? Zastanawiam się, jakie mogą być przyczyny takiego nielubienia swojego narodu, żeby mu bez przerwy udowadniać, że jest gorszy, prowincjonalny i chwalić tych, którzy temu przyklaskują. My jesteśmy naprawdę z dnia na dzień spychani na jakieś marginesy. Ludzie się wstydzą tego, że mają polskie obywatelstwo. Ja mówię o ludziach rozumnych i takich, którzy kawałek świata widzieli, mówi Mann. Bo jeśli celem nadrzędnym jest stworzenie takiej zamkniętej puszki, w której będziemy, jak się chwalą rządzący, tworzyć nowe elity, a stare elity trzeba może nie dosłownie wyciąć, ale albo wypchnąć z kraju, albo zepchnąć gdzieś do jakiejś pakamery, no to jest zemsta. Tylko pytanie moje, na które nikt mi nie może odpowiedzieć. Za co? Zastanawia się Wojciech Mann. Nie wiem, dlaczego nikt nie może na to pytanie panu Wojciechowi odpowiedzieć, bo odpowiedź jest dosyć prosta i nasuwa się sama. Za co? No na przykład za takie drobiazgi jak zdrada polskiej racji stanu albo za nieprawdopodobną pogardę dla własnego narodu, dla własnych sióstr i braci. No choćby za to. O, pani Małgosia. Pani Małgorzata z przyczyny. Kłaniam się, pani Małgorzato. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Tak, słucham. No ten man to kiedyś był całkiem niezły. Jak ja byłam młoda, słuchałam Trójki i wszystkie przeboje. A teraz to skapcaniał jak wszyscy. Idzie z nurtem i niech se dziadek da spokój. Chłopie, przestań się wygłupiać. Jak już nie masz muzyki, to daj sobie spokój z polityką, bo się do tego, chłopie, nie nadajesz. I lepiej, jak cię pamiętam ja i moje pokolenie, i trochę młodsze, niedużo, jak słuchaliśmy dobrej muzyki. A resztę to sobie zostaw w spokoju, napij się melisy i siedź cicho. To tak powiem. Ale ja tutaj chcę się zająć sędziami. Bardzo mnie zbulwersowała sprawa pobicia przez Osiłka tego Olusia Krauzego, dziennikarza telewizji polskiej oddziału w Gdyni. No to co robi ta szczujnia PO-ska, proszę państwa, to się w głowie nie mieści. Ja oglądam bardzo często debaty w telewizji, w TVP, i tą minęła ósma i wieczorem. I proszę państwa, nie ma polityka dwukomórkowego, bo tym się będę teraz posługiwać, tak jak Kuba Wątły na Polsacie. Nie ma, który by nie zaczynał po dwóch zdaniach tego, że obojętnie kto prowadzi, czy to jest redaktorka, czy to jest redaktor, że to jest szczujnia, że to jest reżimowa telewizja i tak jest na okrągło. Ja podziwiam tych redaktorów, którzy prowadzą właśnie te debaty. Bo gdyby to na mnie trafiło, to albo bym się zwolniła, albo ja nie wiem, rzuciłabym w końcu takim stekiem wyzwisk, że na pewno by mnie Kurski pognał i to jeszcze kijem.
ale jeszcze chodzi mi o sędziów. I właśnie pani sędzia Mielcary, która nie zastosowała aresztu dla tego bandziora, a ja tylko proszę, żeby on kiedyś trafił na kogoś takiego jak Steve Seagal. Ja mu tego życzę. Ja nikomu nigdy źle nie życzyłam, ale jemu to życzę. Bo to jest tak, byczy kark i łapy jak kamienie i rzuca się, to nie pierwszy raz, bo to jest kawał bandziora. I jego wszyscy znają, taki książę na tym, w tej Sycylii południowej, że tak powiem. Na takiego jak Steve Seagal, żeby trafił. Bo to nie tylko aktor i jakieś triki, on naprawdę się umie bić, bo ja oglądałam nawet filmy, gdzie Steve Seagal po prostu pomagał policjantom w Ameryce nawet. Także, że jest bardzo dobry na takich jak on właśnie. I właśnie ta pani sędzia podpisywała między innymi list otwarty do OBWE, że w maju wybory w Polsce na pewno nie będą takie, jak powinny być. I prosiła o kontrolę właśnie. Także, że mamy, wiemy co jest. A jeszcze nie tak, już mnie całkiem zdenerwowała pani sędzia Anna Maria Wesołowska, taka sędziwa sędzia, bardzo brzydko się starzeje, o Jezu, widziałam ją. Prowadziła z nią rozmowę kelnerka Trzaskowskiego, Tadla, bo ona mu wodę podawała. To mnie tak podaje kelnerka, jak idę do kawiarni. I ona mówi, właśnie się strasznie użalała nad zdrowiem, straconym zdrowiem przez konia, przez Giertycha. Kto zapłaci za to stracone zdrowie? To ja powiem tak, posłuchaj no obywatelko sędzino. A kto zapłaci za zdrowie pana Kubali, który się wozi po sądach już 20 lat? Stracił rodzinę, stracił zdrowie, stracił majątek. Ty zapłacisz, obywatelko, twoi kumple zapłacą, a pan Tomala, który przesiedział 18 lat, kto mu zapłaci? Pewnie dostanie ze 100 tysięcy, mu sędzia przyzna. A Tuleja, książę wśród sędziów, bandziorowi, który siedział, prawie 300 tysięcy posła, bo on miał światło oświecone. W celi, bo to bandzior, który wyrok odsiadywał. Więc ja już powiedziałam, jak za murem, za sędzią, jak się nazywa, Morawiec, ta z Krakowa, to ja powiem tym sędziom tak, słuchajcie, nie takie mury były i one runą. Jedynie, co się dobrze trzyma, to mur fiński. Macie to jak w banku. Nie takie mury były, kasto sędziowska, i mury runęły. Może ja tego nie doczekam, bo ja już jestem prawie kobieta 3/4 wiekowa. Ale mój syn i mój wnuk na pewno tego doczeka. A ja z góry będę patrzeć i będę się śmiała. Kłaniam się państwu, życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc. Wszystkiego dobrego pani Małgosiu. Bardzo uprzejmie dziękuję. Pani Małgorzata z Pszczyny. Proszę państwa, różne wojny mieliśmy w Polsce. Była wojna o krzesła na przykład. Na pewno państwo pamiętają. A dzisiaj zainaugurowaliśmy nowy etap. Wojna o łóżka. Jerzy Owsiak napisał na Facebooku, że nie zgadza się na przeznaczenie łóżek z psychiatrii na walkę z koronawirusem. Dzisiaj otrzymaliśmy prośbę ze szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie, czy oddział ten może na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie. Wysłaliśmy odpowiedź, że kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie, tak oświadczył szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego wpisu Owsiaka odniósł się na Twitterze nowy minister edukacji Przemysław Czarnek. Napisał tak, pan minister, czy to prawda, że dwa specjalistyczne łóżka bezczynnie stojące w jednym szpitalu wojewódzkim nie mogą być przekazane do drugiego szpitala wojewódzkiego, gdzie służyłyby chorym? Dlaczego? Owsiak tłumaczył na Facebooku, że w sytuacji, cytuję, totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej zakup łóżek przez jego fundację miał być próbą jej przeciwdziałania. Proszę więc podejmować odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku walki z pandemią odpowiednio planować zakupy sprzętu medycznego. Wszystkie łóżka są produkcji polskiej i można je kupić w polskich fabrykach, tak napisał
Owsiak i stwierdził, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości prawie 50 milionów złotych. Podkreślił, że fundacja nadal jest gotowa pomagać Polakom w czasie pandemii, ale jak dodał, nie powinna na dzień dzisiejszy w podstawowych zadaniach zastępować państwa. To jest strzelanie w focha, ale o tyle niefajne, że dotyczy zdrowia ludzi. No to gdzie jest ta szlachetność, panie Owsiak, z którą pan tak... A nie denerwujmy się. Pan Marek z Krakowa. Kłaniam się, panie Marku. Dobry wieczór. Słucham pana. Ja chciałem poruszyć takie sprawy. No, nieraz są sensowne, uchwalane ustawy, ale później nikt nie pilnuje, jak to później jest przestrzegane czy wykonywane. Na przykład była taka ustawa o skardze nadzwyczajnej. I tam pisało się, ja właśnie napisałem skargę nadzwyczajną, to miało przejść przez albo prokuratura generalnego, albo rzecznika praw obywatelskich i to oni, rzecznik praw obywatelskich po pół roku coś tam odpisał, jakby był chory, znowu prokurator generalny nie puścił tego, bo nie wiadomo dlaczego i ta ustawa praktycznie no, nie działa. Tak samo jest taka ustawa o 2400 dla tych represjonowanych w PRL-u. I to nie wiadomo, kto się tym zajmuje. Jest niby taki zespół świadczeń specjalnych u premiera. No i oni, nie wiem, czy oni listy jakieś robią, czy to IPN robi, bo też jestem tym zainteresowany. Nic tam nie można załatwić. Tu jest taki błąd, że no, w dzisiejszych czasach to tymi świadczeniami jakimiś specjalnymi nie powinien się premier czy kancelaria premiera zajmować, tylko prezydent, bo prezydent jest po prostu może bardziej ma jakiś zespół by tam wygospodarował, a i ma chyba więcej czasu na takie sprawy, a nie premier. Premier to niech się zajmuje tymi bieżącymi sprawami, walką z epidemią czy z koronawirusem, bo no, tu jakiś brak jest, no nie wiem. Tylko nie chodzi tylko o ustalanie tych praw, nie, ale też jak to jest później realizowane, bo tu jest problem, ja uważam. I na to mało się zwraca uwagę, a ten Sejm to wszystko tam przegłosuje i później się nikt tym nie interesuje. No, to ja tyle. Dziękuję. Kłaniam się, panie Marku. No aż tak źle to chyba nie jest, jak pan mówi, ale co tam a propos Sejm, co tam dzisiaj w Sejmie było? Na pewno państwo słyszeli. Dzisiaj się miało odbyć pierwsze czytanie czterech projektów związanych właśnie z pandemią, epidemią. Jeden z tych projektów był autorstwa PiS-u, pozostałe Lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę w obradach do środy do godziny 9. Tak się stało na skutek przyjęcia wniosku Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad, żeby posłowie mogli się zapoznać z projektem PiS-u w sprawie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z pandemią. No i w tej sytuacji wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę do jutra, do godziny 9 rano. Rozumiem, że zwolennicy obstrukcji sejmowej i odwlekania ustawy, na którą czekali Polacy, zwyciężyli. Tak powiedział marszałek Terlecki i zapowiedział zwołanie Konwentu Seniorów po 10-minutowej przerwie. Poinformował, że klub Koalicji Obywatelskiej nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku. Jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do środy, do 9. Nowy szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Cezary Tomczyk, twarzą totalnej obstrukcji i blokowania przepisów usprawniających walkę z pandemią. Z kim wy walczycie? Co się z wami dzieje? Nawet na chwilę tego swojego antypaństwowego partyjniactwa nie potraficie zawiesić. Tak napisał na Twitterze wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, odnosząc się do tej sytuacji w Sejmie. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, podkreślił, że opozycja jest kompletnie pogubiona w tak wyjątkowo trudnym czasie. To jest brutalna prawda, tak dodał we wpisie na Twitterze.
Europosłanka PiS-u Beata Mazurek napisała: totalna opozycja kolejny raz stosuje obstrukcję parlamentarną, tym razem w sprawie najważniejszej, dotyczącej zdrowia i życia Polaków. Widzimy polityczny cynizm i puste deklaracje zamiast konstruktywnej współpracy. Jeżeli chodzi o Senat, to tam już jest przyjęta taka strategia, że oni się tym będą zajmowali wyjątkowo cierpliwie. Chodzi o to, żeby to trwało maksymalnie tak, jak im na to pozwalają przepisy, czyli te 30 dni. Przepraszam najmocniej, że z Podlasia Marian czy Marian? Marianna. Marianna z Podlasia. Marianna. Kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panie redaktorze. Witam Telewizję Republika. Bardzo was lubię, kocham i oglądam, jak to jest możliwe. Halo, mamy panią słychać? Też. No fajnie, pozdrawiam. Ja dzwonię w takiej sprawie. Jesteśmy tu w trudnej sytuacji. Mieszkam tutaj na terenie byłego PGR-u. Tutaj kiedyś były sady, bardzo fajna, miła atmosfera, jak to przy sadach. Była też i produkcja zwierzęca. Od jakiegoś czasu, od 15 lat bodajże, przejął to wszystko, wykupił to pseudorolnik, powiedzmy, bo rolnikiem pewnie nie był, bo miał swoje nawet CPN-y i tak dalej. Przejął nas tutaj i nam urządził horror, wprowadzając tu produkcję świń. Ja nie nazywam to hodowlą, bo to jest produkcja wielkopowierzchniowa i żyć się tu nie da. Kiedyś pisałam też i sama osobiście i do marszałka województwa naszego i byłego naszego wojewody, pana Czarnka. Nie powiem, bo pan Czarnek bardzo mi skrupulatnie odpowiedział na moje wszystkie takie zażalenia. Poinstruował mnie, no też w tej chwili już został posłem i już tutaj nie ma go z nami. Ale to nie jest hodowla, to jest produkcja na wielką skalę, gdzie są zatruwani ludzie. Ja może tak państwu powiem w skrócie, jak to się odbywa. Ten pan pseudorolnik otrzymuje te świnki, takie małe jeszcze warchlaczki do produkcji, nie wiem, z Danii czy z Holandii, czy nie wiem skąd jeszcze, z Belgii, czy skąd. Tam skąd zatrute zostało ich środowisko. Więc teraz trują nasze środowisko tutaj poprzez te świnki. Ten pan hoduje te świnki do pewnej wagi, przekazuje to, tego co kiedyś mówił na takim stół zebraniu z naszymi mieszkańcami, odkupuje to chyba Sokołów bodajże Podlaski, gdzie właścicielem też nie jest Polak, tylko jakiś tam Duńczyk. Przede wszystkim to te świnki są karmione paszami, oczywiście z zachodnimi, gdzie nasze służby nawet nie mogą sprawdzić, czym to pan karmi, a co nam wypuszcza po prostu w powietrze w postaci tych wszystkich gazów cieplarnianych, tak zwanych, smrodu niemiłosiernego, bo powiem panu szczerze, ja tu mieszkam na tym terenie od 30 paru lat, jeszcze za czasów PGR-u, gdzie też były i krowy, i świnie, i bydło różnego typu, no i te sady. Nigdy takiego zatrutego środowiska, jak w tej chwili mamy. Dwukrotnie już mieliśmy skażoną wodę pałeczkami E. coli. Jakoś te służby wszystkie. Przepraszam tutaj najmocniej pani Marianno, proszę tak wybaczyć, że ja tak brutalnie przerwę. Tak? Bo czas nam się skończył. Ja się mniej więcej domyślam, co pani chce powiedzieć. No będziemy rozmawiali na ten temat, no bo przecież ta ustawa cały czas jest procedowana. Chodzi o to, żeby z powrotem wrócić na produkcję, tak jak była, małych, rodzinnych zakładów, takich no, rolniczych, rolników takich indywidualnych, jak kiedyś byli. W tej chwili są ci ludzie. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz przepraszając, że muszę przerwać. Proszę wybaczyć. Może dokończymy tę rozmowę jutro, jak pani się uda dodzwonić. Kłaniam się, miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.